9 nawyków produktywnych, efektywnych ludzi. Zapraszam. Zanim przejdziemy do tematu, to oprócz tego, że chciałabym Was oczywiście zaprosić na mój Instagram i TikToka, to już w najbliższym czasie chcę Was zaprosić na darmowy webinar Dobre relacje z dziećmi krok po kroku, który odbędzie się 21 kwietnia 2022 roku o godzinie 20:30. Link do zapisów oczywiście znajdziecie pod filmikiem. A teraz zapraszam. Od kiedy działam w mediach, na YouTubie, na Instagramie, TikToku, publikuję artykuły, piszę książki, jestem też takim osobą, która jest doradcą merytorycznym naprawdę dużych projektów różnego rodzaju. Efektywność i, wiecie, skuteczność jest moim jednym z najważniejszych rzeczy. Też taka właśnie produktywność, o której dzisiaj będę mówiła, która właśnie dla mnie wiąże się bardzo z taką prostą skutecznością, efektywnością działania. No bo trochę to jest tak, że można oczywiście bardzo dużo pracować i czasami są tacy ludzie, którzy są po prostu, wiecie, pracują, a potem okazuje się, że ich efektywność, ich działań jest naprawdę minimalna. I to nie chodzi o to, żeby się, wiecie, narobić, tylko chodzi o to, żeby po prostu coś zrobić. Nie? Niektórzy mówią, nie chodzi o to, żeby się narobić, chodzi o to, żeby zarobić. Ale wszystko składa się do tego, że skuteczność działania, taka produktywność, efektywność jest kluczem do po prostu odniesienia sukcesu, no bo, wiecie, bycie takim po prostu pracoholikiem, który pracuje i jakby nie podchodzi do rzeczy, które robi jakoś tak refleksyjnie, w związku z tym, wiecie, no nie dba o tą produktywność swoich działań, no nie jest polecane w życiu. Chociaż oczywiście są takie osoby, że nie mają takiej umiejętności, nie zostały tego nauczone. Dlatego właśnie, żeby jakby dokonywać co pewien czas takiego przesiewania tego, co naprawdę chcę robić, dlaczego chcę robić i tak dalej. Stąd właśnie zrodził się pomysł na ten filmik i w ogóle myślę sobie czasami o takiej całej serii tego, co ludzie sukcesu mówią w ogóle, co im pomogło odnieść sukces, bo mi to oczywiście nie chodzi o to, żeby, wiecie, teraz tutaj Was coachingować i stosować jakiś tam, nie wiem, ten, tylko uważam, że po prostu jest taka mądrość w tym, gdy ludzie, którzy, nie wiem, zarobili duże pieniądze, odnieśli sukces finansowy, odnieśli sukces w działalności, nie wiem, charytatywnej, odnieśli sukces w byciu, nie wiem, muzykami albo składaniu dużych projektów, zarządzaniu dużymi projektami. Każdy z nich ma pewne takie spojrzenie i wypracowane sposoby i każdy z tych rzeczy może być inspiracją dla nas. Stąd też właśnie pomysł takiej serii. Natomiast dzisiaj chciałam Wam, wybrałam na podstawie tam takich różnych rzeczy, które ostatnio czytałam, takich 9 punktów, które uważam, że są szalenie istotne z punktu widzenia produktywności. I to jest takie punkty, którymi, że tak powiem, też ja się kieruję w tym, w działaniu, bo myślę, że każdy z nas musi mieć jakąś taką wizję działania, nie? Musisz mieć jakąś taką wizję tego, o co chodzi w Twoim życiu, ale też o co chodzi w związku z tym w Twoim działaniu. Stąd też myślę, że potrzebujemy takiej inspiracji do tego, żeby czasami, wiecie, troszkę dokonać ewaluacji tego, jak ja działam, czy ja rzeczywiście działam efektywnie. Może już sam tytuł tego odcinka będzie dla Ciebie na tyle inspirujący, żeby zacząć w ogóle myśleć na ten temat. Więc pierwsza rzecz, którą ja uważam, robią ludzie produktywni, efektywni, to jest to, że przede wszystkim mają swoje priorytety. Ja zawsze mawiam w ten sposób, że jeżeli Ty nie masz swoich priorytetów w życiu, jeżeli nie masz pewnej takiej wizji ogólnej dla swojego życia, to tą wizję ktoś Ci po prostu narzuci i ją dla Ciebie znajdzie. Dlatego też to, co jest priorytetem, nie, no, tak jak się kiedyś mówiło, Bóg, honor, ojczyzna, czy nie wiem, Bóg, rodzina, praca. Jakikolwiek masz zestaw swoich priorytetów, to im bardziej jest on nieuświadomiony, tym gorzej będzie podejmować decyzje. Bo tak naprawdę w życiu jest bardzo wiele racji, nie? Wydaje się, że to ma rację, ci rację mają, tamci mają rację, takie argumenty, prawo, lewo, wiecie, można rozpisywać. I wszystko ma swoje tutaj jakby racjonalne uzasadnienie,
Tak, ale musisz odnosić do priorytetów. Co jest priorytetem dla Ciebie w życiu? Co jest priorytetem w danym sezonie życia? Dodam, bo jak jesteś młody, jesteś na studiach, to nie wiem, może być dla Ciebie priorytetem nauka, a może zabawa, nie wiem. Ale wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą, jak bardzo zmienia się życie w momencie, kiedy pojawia się ta mała istotka na świecie. I wtedy już priorytety też muszą ulec zmianie. Dotychczas ruszałeś z plecakiem w życie, a teraz bez, wiecie, 20 waliz i wózka i nosidełka i w ogóle czegoś nie jesteś w stanie się ruszyć. Przeprowadzka kiedyś to było 10 kartonów, a teraz to jest ho, ho, ho. Tak? Zmieniają się realia życia. W związku z tym warto się zastanowić, jakie są na teraz moje priorytety. Ktoś kiedyś powiedział, że przedsiębiorca to jest ktoś taki, kto teraz zgadza się żyć gorzej niż inni po to, żeby żyć kiedyś lepiej niż inni. Właśnie, kwestia priorytetów. Jest czas inwestycji, ale jest to potem czas zbierania owoców tej pracy, tego poświęcenia, tego czasu, nie? Więc kwestia priorytetów uważam, że jest tutaj absolutnie kluczowa i dobrze jest sobie ją wypisać, nie wiem, może z kimś porozmawiać na ten temat, z przyjacielem, z coachem, z kimkolwiek, żeby dookreślić to, bo dopiero wtedy możemy podejmować produktywne decyzje. I teraz następny punkt. Analiza działań, które się nie sprawdzają. W ogóle zwróćcie tu słowo na analiza. Tak? Analiza. Czyli podejmujemy serię pewnych działań, widzimy, czy one się sprawdzają, ale widzimy też, czy się nie sprawdzają. To ktoś kiedyś powiedział, że szaleństwem jest oczekiwanie efektów, innych efektów w momencie, kiedy w kółko robimy to samo. Więc dlatego też bardzo ważne jest, tutaj trzeba dosyć dużej dozy samokrytyki i takiego realizmu, ale myślę, że to bardzo skraca nasze cierpienia w życiu. I w związku z tym, jeżeli coś nie działa, ewaluuję sytuację, mówię, nie robię tego tak, chcę to zrobić inaczej, albo zaprzestaję to robić, albo po prostu muszę się czegoś nauczyć, żeby wprowadzić pewne zmiany. Myślę, że to jest bardzo ważna cecha. Następną cechą będzie w związku z tym powtarzanie sprawdzonych rozwiązań. Jakie to będą rozwiązania? No bardzo różnego rodzaju, bo wiecie, biznes można prowadzić na wiele sposobów i teraz niektórzy są bardziej intuicyjni, chociaż ogólnie mówi się, że ludzie, którzy robią duży biznes, są bardzo intuicyjni w swoich decyzjach. Ale tu bardziej chodzi o to, o takie praktyczne rzeczy, czyli wiecie, no buty produkujemy tak, no to jeżeli nam się to opłaca, to tak to robimy. Ale myślę, że też jest wyższy poziom, czyli styl podejmowania decyzji tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, pewien sposób, w jaki my pewne rzeczy czujemy, jak kategoryzujemy sobie różne rzeczy, to także należy do powtarzania sprawdzonych rozwiązań. Dlatego też, gdy czasami odnosimy sukces, to jest warto zobaczyć, jakie elementy złożyły się na ten sukces. To trochę tak, jak wiecie, jest z algorytmami YouTube'a czy Instagrama, które działają w pewien sposób powtarzalny i znając je też można pewne rzeczy jakby, wiecie, podkręcić, zrobić bardziej produktywnie i efektywnie, nie? No, one się bardzo zmieniają, ale jednak poziom analityczny jest tutaj bardzo potrzebny. Następna rzecz, no w związku z tym, czy wybieramy, czy nie wybieramy, to jest po prostu planowanie. Ja zawsze mawiam w ten sposób, że jeżeli czegoś nie zaplanujesz, jeżeli zaplanujesz, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że to zrobisz. Niekoniecznie zrobisz to w 100%, możesz to zrobić w 30, w 20, w 50, w 60, jakakolwiek realizacja będzie sukcesem. Natomiast nie planując, nie dojdziesz prawdopodobnie nigdzie, bo no tak przypadkowo to wiecie, to tak naprawdę w życiu nie dzieje się praktycznie nic, oprócz rzeczy złych, bo to trochę jest tak jak w ogrodzie z chwastami, nie? Siejesz tą pietruszkę, wiecie, jak to ktoś siał pietruszkę, to wie, ta pietruszka wschodzi, schodzi, schodzi, schodzi i często nie wzejdzie i w ogóle i są problemy, co roku są narzekania na pietruszkę. Natomiast chwasty, nie, tu przyleci, tam przyleci, przypadek, nie? Tak samo jest w życiu. Życie jest jak ogród. Jeżeli my nie będziemy dbać, nie będziemy planować, po prostu nic z tego nie będzie. Kochani, i jeszcze jedno zaproszenie. Już 21 kwietnia 2022 roku chcę Was zaprosić na bezpłatny webinar Dobre relacje z dziećmi, krok po kroku, na którym dowiecie się, jak być lepszym rodzicem, tu mam ściągę, jak przerwać koło złych relacji, czyli jak przestać powtarzać złe wzorce wyniesione z domu, jak
przełamać stygmatyzujące stereotypy i dowiesz się, co sprawia, że nie rozumiesz emocjonalnych potrzeb swojego dziecka. To już niedługo. Link do zapisu jest pod filmikiem. Serdecznie zapraszam. Następna istotna rzecz w związku z tym, jakby wiecie, to wszystko ma swoją logikę, to jest rozwijanie kluczowych nawyków. Myślę, że jeżeli analizujemy, co nam się udało, tak jak w poprzednich punktach, jeżeli planujemy, jeżeli analizujemy w ogóle to wszystko, co się dzieje, to po pewnym czasie widzimy, że na przykład pewien projekt wyszedł nam dlatego, że codziennie mieliśmy taką checklistę, którą sprawdzaliśmy, którą aktualizowaliśmy i dopiero wtedy pewne rzeczy się dzieją, zadziały, nie? W porównaniu z innym projektem, w którym tak trochę luźniej podchodziliśmy do tego planowania z poprzedniego punktu i okazuje się, że tu zostało coś przegapione i no cóż, nie udało się. Więc na przykład ja znam takich ludzi, którzy codziennie wieczorem wypisują sobie zadania na następny dzień, tak? I realizują, i jeszcze je organizują sobie tak, że 5 najważniejszych to jest te, od których zaczynają dzień i to jest ten ich priorytet, to znowu punkt pierwszy, widzicie? I wtedy dopiero zaczynają i to jest ta lista, która porządkuje, a wszystko, co nie zostanie danego dnia zrobione, przechodzi na następny dzień. Po prostu spada. Dodam, że dzisiaj przy komórkach jest to bardzo łatwo zrobić, prawda? Bo mamy różnego rodzaju organizery, notatniki i tak dalej, kopiuj, wklej. Panuje porządek, nic nam nie ucieka. To jest naprawdę bardzo, bardzo istotny punkt. Następna rzecz, która dotyczy między innymi planowania, czyli punkt następny, czyli porządkują myśli. To jest trochę tak, że mówi się, że wyobrażenia to jest taka trochę wariatka w domu. Ona sobie tam będzie chodzić, wiecie, ona chodzi jak kot po dachu i niekoniecznie ten świat myśli chce się nas tak słuchać. I nie chcę mówić, że teraz mamy te myśli, wiecie, ustawić w szeregu i ein, zwei, drei, po prostu idziemy. Nie, 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 to w ogóle nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, że ludzie, którzy odnieśli sukces, przykładają wagę do procesów myślowych. Ja nie będę Wam mówiła, że czytają książki, bo czytają. Nie będę Wam mówiła, że czytają literaturę fachową, bo czytają. Ale to są takie wiadome rzeczy. Natomiast też bardzo wielu z nich, zwłaszcza ci kreatywni, a w ogóle biznes uważam, że jest w dużym stopniu po prostu kreacją, bo najpierw wszystko się rodzi w głowie przecież, nie? Porządkują myśli i porządkują to w formie, wiecie, wykresów. Porządkują to w formie pamiętników, porządkują to w formie tego, że gdy na przykład czytają pewne rzeczy, to potem celowo o pewnych rzeczach myślą po to, żeby ich świat myślowy, wiecie, nie rządził się własnymi prawami. Następny zwyczaj takich ludzi, którzy odnoszą sukces, są produktywni, zazwyczaj nie myślą brakiem, ale myślą tym, myślą tak jakby mają taką mentalność obfitości, czyli mam rozwiązania, mogę to zrobić, jestem produktywny, jestem efektywny i właśnie do tego dążę. Ja nazywam to życie z intencją. Powiedziałabym, że to jest super ważna rzecz, bo nawet wiecie, jak się coś kaszani i coś nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli, to gdy ja jestem z taką intencją, że to jest proces, ja lubię ten proces, ja przechodzę przez ten proces i na końcu na pewno coś z tego dobrego wyjdzie, to odpada mi mnóstwo narzekania, jęczenia, załamywania się, pozostaje bardziej taka ciekawość, takie ciekawskie spojrzenie, bo nie wiem, czy wiecie, że na przykład Einstein o tym mówił, że zawsze bądź taki ciekawy życia, to była jedna z jego zasad życiowych. I pozostaje nam to już taka ciekawość i też trochę dystansu do procesu, przez który przechodzimy. Dlatego też to jest kolejna rzecz, że ludzie sukcesu w związku z tym oszczędzają sobie, wiecie, tych o Boże, znowu mi nie wyszło, jestem porażką, a nie odniosłem porażkę, bo ten dystans powoduje, że jednak mam tą trochę takie zewnętrzne patrzenie na to i jest mi się łatwiej pozbierać. Nie jest to takie rozwlekanie, a co by było, gdyby było, jakby było, tylko aha, zrobiłem błąd, idę do przodu, tak? Aha, nie udało się, no to czemu nie? Oczywiście w dużym skrócie, wiecie, że to są bardzo takie specyficzne rzeczy, ale myślę, że to jest taka kolejna bardzo istotna właśnie cecha ludzi, którzy są produktywni. I to jest taki, powiedziałabym, ich nawyk. Oczywiście tutaj powiedziałabym myślowy. I następna rzecz to jest to,
że generalnie ludzie produktywni mają tendencję do tego, żeby upraszczać życie. Czyli na przykład to, co Wam mówiłam o tej liście, nie? Że jest lista zadań do zrobienia, 5 wybieram. Tak? 5 najważniejszych na dany czas, na dany moment. Oczywiście te liczby, te listy czasami są 40 punktów, czasami 50 punktów, ale już, wiecie, ja już upraszczam. To jest najważniejsze, to jest najważniejsze, to jest najważniejsze. Tak samo robią w życiu, czyli robią sobie struktury tego. Jak robię zakupy, bo nie mogę ciągle myśleć, aha, no bo słuchaj, zabrakło mi mleka, no to ja latam do Żabki, nie? Ja latam do Lidla ciągle, bo to jest mało produktywne. To oczywiście jest taki bardzo prosty przykład, ale dokładnie tak jest, że tworzą struktury. Aha, robię zakupy raz w tygodniu, aha, sprzątam zawsze w ten dzień, albo mam kogoś do sprzątania, to jeszcze Wam zaraz powiem w następnym punkcie. Codziennie czytam tyle i tyle. To znaczy, wiecie, nawyki to jest to, co robisz 4-5 razy w tygodniu, więc to nie jest tak, że codziennie i tak samo i w ogóle, ale nawykiem jest to, co naprawdę jest takie powtarzalne. I nawykiem, ja zawsze mówię o nawykach, że wprowadź nawyki, a nawyki poniosą ciebie, nie? Bo ta struktura jest częścią naszego życia. Mamy wtedy mniej wyborów, mózg się mniej męczy. I na tym właśnie polega swego rodzaju minimalizm, czyli mniej w tym przypadku oznacza co? Więcej. I ostatni punkt, żeby już nie przedłużać, to jest to, że delegują różne rzeczy, tak? A tak, to się wiąże z tym poprzednim punktem, czyli mniej znaczy więcej. Zaczynają coraz bardziej, ludzie produktywni cenią swój czas, koncentrują go na swoich priorytetach w danym momencie, nie chcą kontrolować wszystkiego, oczywiście po wstępnym etapie, kiedy pewnie muszą wszystko kontrolować, ale już potem nie. W związku z tym, co robią? Delegują bardzo dużo rzeczy, czyli wracając do zakupów, dla bardzo wiele osób mówi już po prostu, że na przykład no, deleguje to. Nie, ja nie mówię, że tylko pracownikom, bo czasami wystarczy delegować pewne rzeczy w rodzinie, że wystarczy, żeby zwiększyć swoją produktywność, chociażby przez odpowiednią ilość odpoczynku, żeby ciągnie nie latać i latać i latać, robić, prawda? Ale jest to też taki nawyk tego, że jeżeli ja już robię te najważniejsze rzeczy i cokolwiek mogę już delegować, to właśnie to mogę już komuś przekazać. Kochani, dużo by mówić na ten temat, ale dzisiaj tak w pigułce chcę Wam powiedzieć, bo bardzo często jest to, że zapominamy o tych nawykach, zwłaszcza dotyczących myślenia, porządkowania, upraszczania i tego, co ja nazywałam, że mniej znaczy więcej, czyli ten taki minimalizm, nie? Minimalizm, który prowadzi do tego, że wiecie, to jest ta zasada Pareto, że te 10 rzeczy, 10% różnych rzeczy doprowadzi do 90% naszych wyników. Więc nie ma sensu, jakby wiecie, zajmować się tym, tą całą resztą, tym, co nie jest tak istotne, przynajmniej nie w takim wymiarze czasowym, nie w taki sposób organizacyjny, gdy te 10% przynosi nam najwięcej efektów, dbałość o te 10%, prawda? Kochani, to na tyle. Myślę, że w ogóle ta kwestia bycia produktywnym, nie zapomnijmy oczywiście o odpoczynku, żeby być produktywnym, bo wiecie, zaraz pewnie ktoś mi powie, że ja mówię tylko o pracy. Nie, nie, broń Boże. W tym odcinku po prostu tylko mówię Wam na temat tych nawyków, ale tutaj od razu w takim wielkim nawiasie wstawiam to, że trzeba mieć też nawyk odpoczywania, nie? Czyli równoważenia pracy z różnymi rzeczami, ale gdy masz te priorytety ustawione, no to będziesz odpoczywał właściwie, nie? Kiedy dbać o siebie. No ale to tak dodam. Kochani, i jeszcze jedno zaproszenie. Już 21 kwietnia 2022 roku chcę Was zaprosić na bezpłatny webinar Dobre relacje z dziećmi, krok po kroku, na którym dowiecie się, jak być lepszym rodzicem, jak przerwać koło złych relacji, czyli jak przestać powtarzać złe wzorce wyniesione z domu, jak przełamać stygmatyzujące stereotypy, i dowiesz się, co sprawia, że nie rozumiesz emocjonalnych potrzeb swojego dziecka. To już niedługo. Link do zapisu jest pod filmikiem. Serdecznie zapraszam. Kochani, oczywiście co, proszę Was o łapkę w górę, subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, w komentarzach napiszcie, jakie są Wasze nawyki. Koniecznie, bo to jest takie super ciekawe i być może będzie materiałem, który zainspiruje kogoś, a mnie do następnego filmiku. No i do zobaczenia, kochani. Hej!